W 1893 roku oddano do użytku budynek Rady Powiatowej, który powstał według projektu Władysława Ekielskiego, architekta tworzącego w Krakowie w nurcie eklektyzmu i modernizmu. Okazały gmach powstał z inicjatywy marszałka, czyli prezesa Rady Powiatu Zdzisława Włodka. Na szczególną uwagę zasługuje oryginalna elewacja ze zgrafitowym szczytem, która dekoruje zgrabną attykę. Dzięki zachowanym kopiom projektów wiemy, jaki był rozkład pomieszczeń w budynku. Na parterze, po prawej stronie, znajdowało się biuro kasy oszczędności i gabinet dyrektora i następnie w lewej części jego mieszkanie służbowe, składające się z salonu, jadalni, sypialni, przedpokoju, kuchni, spiżarni oraz toalety. Następnie na pierwszym piętrze, nad biurem kasy, usytuowana została sala posiedzeń, obok niej archiwum, a w drugiej części gabinety urzędników, lustratora, ekspedyta, inżyniera, sekretarza, aż wreszcie i marszałka. W 1906 roku starosta Michał Kierkiarto zadecydował o rozbudowie siedziby Rady Powiatowej. Projekt zlecono znanemu krakowskiemu architektowi Józefowi Pokutyńskiemu, który projektował i nadzorował budowę wielu obiektów sakralnych i budynków użyteczności publicznej i rezydencji w Krakowie. W 1907 roku zakończono realizację rozbudowy. Powstało nowe skrzydło od strony zachodniej. Dzięki niemu wypukana została fasada centralna budynku, która wyróżnia się bogatymi zdobieniami, dekoracjami o motywach heraldycznych, kamiennym balkonem oraz oknami w ozdobnych obramieniach. 9 kwietnia 1916 roku przy frontowej ścianie gmachu miała miejsce podniosła uroczystość odsłonięcia tarczy Legionów, jak relacjonowały Nowiny Ilustrowane. Po wbiciu pierwszego gwoździa przez doktora Majsa odegrała orkiestra pieśń Legionów, po czym przemówił przedstawiciel NKN poseł Kasrokowski. Nastąpiło wbijanie gwoździ z wyrytymi nazwiskami ofiarodawców, wśród których znaleźli się delegaci miejscowego korpusu oficerskiego, starosta i radca pan Welce, prezes Rady Powiatowej A. Reubenbauer, przedstawiciele licznych stowarzyszeń i instytucji miasta i powiatu, wreszcie cały zastęp ziemiaństwa i obywateli. Następnie wbijała gwoździe młodzież szkół ludowych i średnich. Miarą ofiarności powiatu miasta niech będzie fakt, że w pierwszy dzień odsunięcia tarczy zebrano przeszło 4500 koron. 26 października 1939 roku władze okupacyjne ustanowiły powiat Krakauland, czyli Landkreis Krakau, powiat ziemski krakowski, jednostkę administracyjną samorządu terytorialnego dystryktu krakowskiego w generalnym gubernatorstwie. Przedwojenny powiat bucheński został wcielony do powiatu ziemskiego krakowskiego. Siedzibą władz powiatu oraz starostwa został Kraków. W Bochni urzędował komisarz, oczywiście w budynku starostwa. Podobnie w PRL-u, kiedy zgodnie z konstytucją z 1952 roku utworzono Powiatowe Rady Narodowe jako terenowe organy władzy państwowej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Siedzibą Powiatowej Rady Narodowej w Bochni został gmach byłego starostwa. Był on wówczas świadkiem wszystkich pochodów pierwszomajowych. Przed nim ustanowiono trybunę, na której stali przywódcy partyjni, oficerowie Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej, kombatanci oraz aktyw społeczny, polityczny i młodzieżowy. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku nadbudowano piętro na budynku głównym oraz poszerzono obiekt o skrzydło północne. Do 1975 roku obiekt pełnił funkcję administracyjną powiatu bocheńskiego. Następnie do budynku wprowadziły się różne instytucje. Na parterze, od ulicy Kazimierza Wielkiego, zainstalowały się m.in. Archiwum Państwowe i Urząd Pracy, a od Różanej Pogotowie. Na pierwszym piętrze, od frontu, najbardziej okazałe pomieszczenia zajęła prokuratura. Na drugim piętrze przychodnia. Gabinety specjalistyczne mieli m.in. dermatolog i okulista. Zaś na trzecim piętrze studium medyczne, zwane potocznie medykiem. Natomiast na samym dole pełną parą działała stołówka ZOZ-u. W lutym 1981 roku naczelnik miasta przydzielił Bocheńskiej Solidarności pomieszczenia po wojewódzkim biurze geodezji terenów rolnych, znajdującym się w budynku dawnej Powiatowej Rady Narodowej. 27 sierpnia 1990 na mocy ustawy z dnia 22 marca 1990 roku oraz rozporządzenia ministra, szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia tego samego roku powołano w całej Polsce urzędy rejonowe. Urzędy te
nie stanowiły organów samorządowych, lecz wykonywały zadania i kompetencje rządowej administracji. Na ich czele stali kierownicy powoływani przez wojewodów. Urząd Rejonowy w Bochni ulokowany został w okazałym gmachu po byłej Powiatowej Radzie Narodowej. Niestety, wewnątrz budynek wymagał gruntownego remontu. Zatrudniano wówczas palaczy, by ci o drugiej w nocy rozpalali w 97 piecach kaflowych, by na godzinę 8 rano było już ciepło. Zatem wymieniono ogrzewanie, instalacje, podłogi, drzwi i okna. Odmalowano i zmodernizowano pomieszczenia tak, aby dostosować je do nowych funkcji. Urząd Rejonowy w Bochni działał do końca 1998 roku. 1 stycznia 1999 roku reaktywowano powiaty. Siedzibą powiatu bocheńskiego stał się omawiany już gmach. W 2021 roku w XIX-wiecznym budynku starostwa powiatowego w Bochni wyremontowana została elewacja. W ramach prac wszystkie elementy zdobnicze zostały zrekonstruowane. Zachowane zostały również zielone ogródki przed budynkiem. Zaś w nocy budynek zyskał iluminację.